Dzień dobry, YouTube. Kontynuujemy przygodę z Larą. Tym razem znów zmieniłem strój, ponieważ ostatnio odblokowałem nowy. Ups, chyba mnie to jest nie w tę stronę. Tym razem mamy strój na sobie. Sobowtóra Lary, znanego z Tomb Raider Underworld. Nawet fryz chyba ma taki sam jak ten sobowtór. W sensie, bo sobowtór miał trochę inną fryzurę niż sama Lara. Leciutko. O cholera. Ty. Co ja tu robię? No, no dobra, spoko. No, chyba tego nie załatwię. Łapki do góry, jak ktoś ma pomysł, jak go załatwić. Dzięki. No bez... Bez kitu wątpię, żeby tak trzeba było. Chociaż bazooka to była, więc nie wiem. Spróbujmy. No bez kitu, żeby... No już amunicji nie mam. Spoko. Trzeba go załatwić faktycznie. Uff. Twardy skurczybyk. Nie. Kurde, straciłem adrenalinę. Zostanie dwa strzały. Tak. Tylko żeby były trafne jeszcze. Chyba się tu policzyłem te strzały.
końcu. Ła. No i tak właśnie się prezentuje Lara w tym stroju. A, to już koniec. Jezus, skąd tyle punktów miałem niby zdobyć? No mniejsza. Przechodzimy do kolejnego poziomu. W takim razie. O, jaka ciepła herbatka. Ktoś chce łyka? Dzisiaj coś chłodno tutaj. Niestety zima się zbliża. Jak skończę tą serię, to dla odmiany sobie... No, dla odmiany. Zagram sobie w Tomb Raider Anniversary chyba. Mam nadzieję, że komuś się spodoba seria. Znaczy się, no, że ktoś zacznie oglądać. Bo na razie jest krucho. Planuję w niedalekiej przyszłości... Kurde. Niedalekiej przyszłości wysłać filmik z różnymi śmiesznymi scenami z gier. To będzie trochę czasochłonne, bo poza tym, że gram w Larę, którą wam nagrywam tutaj, to jeszcze sam osobiście sobie grałem jakieś tam gierki przy okazji. No i tam jak znajduję jakieś śmieszne momenty, no chyba że jeszcze tutaj coś fajnego trafi, to nagrywam, montuję i z czasem prześlę coś. Ale kiedy dokładnie, to nie mam pojęcia. Zależy jak szybko będę trafiał na tego typu momenty, nie? Nie uda. No niestety. No przecież. I rozumiem, że z tą kulą mam zejść na dół, tak? Super. Czyli kolejne szukanie kul. Tym razem 6, a nie 8. 1 plus. W sumie w następnym materiale, jak się jeszcze taki będzie, nie wiem czy daleko jeszcze do końca, to chyba wrócę do jakiegoś chyba tego oryginalnego stroju, chociaż sam nie wiem. Ten to taki średni w sumie. Ha! Trafienie za dwa punkty. Trzy, przepraszam, trzy. Bardzo się... A, to jest dla kuli. Okej. Dobra, mamy to. Chyba.
Oh yeah. No chodźcie tu. Kurde. Sucking kot. Czy będzie trafienie za 3 punkty? Czy będzie, czy jednak za 2? Da. To było genialne. Aldi, to było super. No, za 2. W komentarzach pochwalcie się, jakie gry was interesują, znaczy się, jakie sami lubicie grywać, typy gry, same tytuły. Lubię wiedzieć, co kto lubi. Ogólnie lubię wiedzieć o ludziach, co oglądają moje filmiki. Jeśli tacy będą, ja mam nadzieję, że będą. Fajnie się nagrywa, ogólnie gada do siebie w ogóle, ale mimo wszystko chciałbym, żebym tak jakby nie wysyłał tego dla siebie, nie? Gdzie? Ciekawe. O, celność mi się poprawiła chwilowo. Nie wierzę. Ludzie, zwariowałem. Niezbyt o to mi chodziło. O, właśnie. Lepiej. Doskoczy to w ogóle? A doskoczy, okej. Z każdym poziomem nie dość, że trudniej, też trzeba tu często na granicy szczęścia i umiejętności tutaj czasami grać. Proszę cię, gdzie ty masz, człowiek, umiejętności? Ty nie grasz afarcie, tak jak już powiedziałeś w jednym odcinku. Co to jest za sesarka jakaś, czy co? Zobaczmy. A nie, to się chyba podniesie. Tak, tak, marzycielu. Kurczę, to po co to jest? Yeah.
guzik mi to dał. Chyba, że gdzieś... No nie. Kurde, co nie ogarniam. To wygląda jakby to... No ale dobra, spróbujemy tak. Aha, kminie. Tam wypadnie nowa kula jak... z tą spitolę. Dobra, oby tam stała. Zabawy lubię. Kurde, ja myślałem, że się uda za pierwszym razem. Ja trochę zejdzie właśnie w lewo. No staram się, nie? Zrobić to wyzwanie. No i pięknie. No. Uff, myślałem, że nie zaliczy już. Siu. Tylko, że mam dwie kule. Dobra, zobaczmy, co jest na górze. Zagadki to ja mogę na śniadanie brać. Co wam to co powiedziałem? A dobra, już wiem. Wiem. Eureka. Dobra, tylko teraz pytanie. Stój. Pytanie, co zrobić tutaj? Nie zapisało tej trzeciej. Szybko. Mam cię. Okej.
Nie. So close. Super. Kurde, teraz najgorsze, trzeba wszystkie te trzy kule przetransportować tutaj. Musiał być bez towarzystwa. No w teraz to nawet nie strzelałem te kule. Trzy na dole. Już nie pamiętam ile jest. Ale mam nadzieję, że też trzy. Dobra, czyli mamy wszystkie. Świetnie, świetnie, świetnie. A wy co tam robiliście? Szkoda, że tu nie ma tej opcji z skoku na główkę. O, zawsze zrobiłem Tomb Raider. Wydawanie nura. Byleby się animacja za wcześnie nie włączyła tego otwierania wrót. Jak ostatnio tam w jednym z tych odcinków, gdzie trzeba było otworzyć tą zapomnianą bramę. W sam raz. Aha. To chyba jeszcze nie koniec. A no właśnie. I znów będzie szybkie bieganie pewnie. Bo coś arena wielka tam się wydawała. O kurde. Dobra, ogarniam. To znów to jest jeden z tych momentów, gdzie trzeba i na farcie, i na umiejętnościach zagrać.
I co my tu mamy nowego? To. Scatter shot, power bomb, power shot. Dobra, spoko. Tym razem warto było się tu pofatygować. Bo niektóre relikty są tylko takie, co jednak żal było po niej iść. Oja. Aha, coś tego typu. Teraz mieczek czeka. No to za którą próbą mi się uda? Jakieś zakłady? To skupienie, żebym tu nie spadł. Ale może nic nie mówić. No, uff. Jednej czaszki mi brakło. Powiedz, że jest tu, powiedz, że jest tu. Jasne, że nie. Poważnie. Nie mogli wcześniej napisać gdzieś. Kurde, no trudno. Uła, 20 minut, no to trochę materiał będzie miał. No nic, dobra, dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, więc sayonara i I'll be back.